Cześć, ostatnio na streamie dostałem bardzo ciekawe zapytanie, mianowicie co by się stało, gdyby na czeskomie spotkało się dwóch oszustów? Oczywiście tego testu no nie jestem w stanie zrobić w praktyce, bo nie chcę wyłapać bana, ale możemy sobie przeprowadzić taką symulację na komputerach. Czyli z jednej strony ustawiam sobie granie białymi przeciwko komputerowi o najsilniejszej mocy 3200 elo i z drugiej strony ustawię sobie granie przeciwko komputerowi 3000 200 Elo, wszystko jest to samo, z tym, że daje tutaj czarne. No i teraz zobaczmy w takim razie, co się wydarzy. No tak, w sumie napiszcie w komentarzu, jakie obstawiacie, jaki obstawiacie rezultat. Czy tutaj biały zwycięży, czy się zakończy remisem? No czarny raczej nie powinien wygrać, chociaż zobaczymy, co tu się będzie działo. Czyli teraz, żeby wszystko było jasne. Oszust z lewej będzie ściągał ruchy czarnego i kopiował ruchy swojego przeciwnika, a oszust z prawej, ten, który jest nade mną, będzie kopiował ruchy białego. No i teraz zobaczymy, jak ta partia w takiej sytuacji by się rozwijała. Czyli tak, tutaj nastąpiło D4, więc na naszej analizie idzie D4. No i teraz osust z lewej. Przestawia ruch przeciwnika, czeka na odpowiedź komputera, no i w partii przestawia swoją odpowiedź. Teraz osus drugi przestawia to u siebie, czeka na odpowiedź komputera, przestawia w partii yy, i idzie to cały czas dalej. Czyli nastąpiło B6, ok, więc to na naszej analizie zostaje zagrane. I oszust z prawej teraz przestawia i czeka na odpowiedź. Dobrze, odpowiedź nastąpiła. No, tutaj trochę oczopląsu można dostać, ale w sumie dosyć proste, bo dosyć prosty mechanizm dla mnie do przestawiania, tak? Bo wystarczy po prostu to kopiować. Każdy jeden po kolei będzie sprawdzał decyzję swojego silnika, no i później przestawiał dane posunięcie na głównej szachownicy, no i drugi oszust robi dalej ten sam manewr przestawia do głównej szachownicy i oszust. Drugi przestawia to na swojej. Dobra, no to zobaczymy w takim razie, jak to się będzie rozwijało. Nastąpiło G3, czyli tutaj mi się wydaje, że jeden i drugi silnik właściwie jeszcze same nic nie wymyśliły, tylko to idzie po prostu z książki debiutów, no bo to są raczej te podstawowe sekwencje posunięć, więc tutaj nic niezwykłego się nie wydarzyło. Biały goniec D2, żeby nie było tego związania. No i czarny najzwyczajniej w świecie e, zabezpieczył sobie króla. I co tu zrobi biały? Pewnie goniec g2. Tak, goniec g2 tutaj nastąpiło. E, dobra. I d5, czyli szybka kontra w centrum. No to to jest logiczne podejście w tych e, nimcowiczowskich strukturach, że czarny szybko się rozwija, ale centrum nie odpuszcza. Finalnie w tym centrum uderza. No dobra, D5, następuje bicie. No to tu chyba nie będzie niespodzianki, pionek po prostu odbije, no ale zobaczmy, jak tu oszust by e, zadecydował. Tak, rzeczywiście nastąpiło odbicie pionem. E, taka ciekawostka, e, właśnie między innymi w ten sposób można wyczuć, czy dany zawodnik gra nieczysto? To znaczy, zawodnik grający nieczysto, właśnie będzie miał takie stabilne odstępy, bo on sobie wklikuje dane posunięcie do silnika, czeka tam sekundę, dwie na odpowiedź, no i wtedy tę odpowiedź dostaje i przestawia w głównej partii. Więc często właśnie łatwo jest na niedoczasach wyłapać, że przeciwnik ma jakieś takie turbologiczne posunięcie, że jedno odbicie, i po prostu nic, a nic innego się nie da zrobić, a on nad takim odbiciem się zastanawia. Tam parę czy nawet kilka sekund, mając bardzo mało czasu na zegarze, to po takich dziwnych właśnie decyzjach, dziwnych zastanowieniach, można też wyczuć, że ktoś tam może grać nieczysto no dobra, póki co mamy wiszące piony, czyli zauważcie te piony nie mają zabezpieczenia, one muszą być wspierane przez figury no i zobaczmy, skoczek a 4 czyli tutaj, nowy wygląda jakby biały stworzył teraz solidną presję na przeciwnika jeżeli chodzi o te słabe pionki no to zobaczmy goniec zbił na d2, czym biały odbija, biały zdecydował Zdecydował się odbić skoczkiem, także jeszcze tutaj otworzył gońca. No dobra, czyli no szczerze, to mi się tak wydaje, że to się zanosi na jakieś solidne zwycięstwo białego, bo tutaj te piony, no to to już jest strata piona, jeżeli dobrze widzę. No ale zobaczmy, ja na poziomie stokfisza nie gram, więc być może jest tutaj jakaś pułapka, ale nie no, całkowicie bezczelnie po prostu. Oj, yy, źle przestawiłem chyba, tak? Skoczek BD7 i nastąpiło skoczek bije C5. No i teraz czekamy na odpowiedź ze strony. Yy, ze strony. A tutaj, tak? Poszło skoczek. Oj, czekajcie, bo chyba się zamieszałem. Poszło skoczek bije C5 i teraz czarny odpowiada. Tak, dobra, dobra, Te, teraz jest OK, bo straciłem rytm przez chwilę. Więc skoczek zbił na C5 w porządku i teraz osust ten bije na C5, czeka na decyzję. I właśnie, i to jest, to jest jedna z takich sytuacji, co łatwo można by, można by złapać kogoś na oszustwie, bo jest tu jedyne sensowne bicie, tak? Biały zbił na C5, no i wieża C5 jest jedynym sensownym ruchem, no a osust się tutaj zastanawia. W tym momencie. No dobra, więc wieża zbiła na C5, goniec odszedł na A6. No to to jest pionek mniej, to jest po prostu pionek mniej. No i zobaczmy, jak się tutaj wykaraska. Wieża E1 broni piona E2. No, wydaje mi się, że to po prostu czysty pionek więcej i tyle. No, jakaś presja delikatna ze strony czarnego jest, ale pasek oceny drgnął. Pasek oceny drgnął na korzyść białego. No i zobaczmy. Wieża cofka. No to tutaj w sumie nic innego bym się nie spodziewał. I co dalej pójdzie? Skoczek G4. No to tutaj grający czarnymi stwarza rzeczywiście presję. I co? E3 następuje, czyli defensywa, zabezpieczenie tego punktu F2, żeby się tu nic złego nie wydarzyło. No i skoczek E5, także mimo straty piona. I jeszcze zobaczcie, drugi tutaj pionek wisi ciągle na D5, a czarny się nie przyjmuje, tylko idzie do przodu z presją. No dobra, no to zobaczmy, jak tutaj biały zareaguje. Goniec F1, czyli defensywa w tym momencie. Co czarny na to? Goniec d Czyli chcę ewidentnie zapakować tutaj skoczka, ale to już jest plus 0,88. To to tak można by to porównać do praktycznie pionka przewagi, więc to zmierza naprawdę w złym kierunku dla czarnego. No to zobaczmy, jaka tutaj odpowiedź ze strony białego nastąpi. Goniec zbił, no i znowu jest jedyne odbicie. Więc jeżeli czarny w tym momencie się zastanawia, no to może to zwiastować dwie kwestie: albo nie wiem, coś tam przegląda internet, czy tam zmienia piosenkę, albo przepisuje do silnika ruchy. Także nigdy nie wiadomo, dlatego to szukanie oszustów nie jest takie oczywiste, choć, choć łapani są. No dobra, więc wierzaj jeden ewakuacja. No i co? Piona na B2 odbije, nie odbił. Skoczek B4 z atakiem na wieżę i z atakiem na piona. No to co nastąpi? Bo wieża musi uciekać. Tylko gdzie ta wieża pójdzie? Wieża poszła na C3. No to zobaczmy, czy weźmie, weźmie. Właśnie chciałem powiedzieć, czy weźmie tego pionka, wziął tego pionka i gdzie ta wieża ucieka, bo teraz ten skoczek na. Oj, znowu zapomniałem przestawić, e, bo ten skoczek na A2 ma dosyć mało miejsca, trzeba przyznać. No dobra, no to e, co z tym Hetmanem? Aha, w ogóle Hetmana nie rusza, tylko skoczkiem się zasłania, a skoczka może sobie jeszcze zabezpieczyć pionkiem. No dobra, no to w porządku. oj, no nie, nie z tej strony, nie z tej strony. Skoczek B4 poszło, co biały na to odpowiada. Skoczek F3, czyli dalej będzie chciał atakować tego piona D5. W porządku, no to skoczek F3, co czarny na to, A5, czyli. o no to zagrałem jak więc taki sam miałem pomysł, żeby umocnić tego skoczka. No i zobaczy, skoczek umocniony. No to hmm, Hetman D2 poszło, czyli jakaś presja na tego skoczka, chociaż mi się wydaje, że on wie, że chce wprowadza wprowadzać do akcji. No ale czarny nie odpuszcza. Też się tutaj aktywizuje po linii C. No i biały ewidentnie nie zdzierżył tej wieży, no i wieża C3. No to co wobec tego? Wow, Hetman D8? Hetman D8? No, przyznam szczerze, że jest to bardzo niezrozumiałe dla mnie posunięcie. E, o, jakieś dłuższe zastanowienie, nie? Dłuższe zastanowienie ze strony komputera. E, no dobra, to zobaczmy, co tu czarny zrobi, bo biały całkiem niezłą presję stworzył w tym momencie, tak mi się wydaje. E, dalej ten pionek D5 jest izolowany, więc to na pewno na to będzie trzeba uważać. E, no dobra, więc wieża C3. Czy... O, szczerze to ja bym chyba pionem chciał odbijać, no ale dobra, ja nie mam 3200 Elo. E, no dobra, więc odbiła wieża i co dalej? Hetman odszedł na E8, kolejne bardzo tajemnicze posunięcie. E, I co się wydarzy? Hetman. O, dobra, to dzieją się tutaj rzeczy których ja niestety nie jestem w stanie ogarnąć nie no nie wiem, może na pole a4 nie chciał wpuścić, no dobra, h6 to akurat jest zrozumiałe, h6 jest logicznym posunięciem, furtka dla króla król w razie co będzie mógł uciekać dobra, skoczek d4 no to też jest logiczne, bo centralizacja skoczka to mm, myślę, że wszystko ma bardzo dużo sensu e, hetman e4 i co biały na to no w ogóle tutaj tak no niby ta przewaga po stronie białego, ale jednak ten czarny dziubie ciągle tę pozycję, jakoś utrudnia życie przeciwnikowi, co jest oczywiście bardzo dobrym pomysłem, no bo o to w szachach chodzi, żeby być złośliwym dla przeciwnika. E, dobra, G4, to wiecie co, mi się wydaje, że to zbyt optymistycznie e, dosyć e, ten król się tutaj osłabia, po stronie białego. No, chociaż dobra, no biały się zaktywizował to. E, aktywności nie można mu odmówić. Wieża B8, ok. Czyli na tego pionka B2 zapewne się tutaj czai, O i Hetwan D4. Hetwan D4 to mi się wydaje być bardzo logiczne i bardzo dobre, ponieważ w ten sposób. Mm, nie będzie problemów z królem, prawda? Bo jak hetmany już się wymienią, nie będzie hetmanów na szachownicy, no to nie będzie czarny miał jak atakować białego króla. Oj, dobra, bo znowu pomerdałem kolejność, czyli bicie, bicie i bicie tutaj. Eksperyment cały czas idzie dobrze, tylko najpierw na tablicy demonstracyjnej. Powinienem przestawiać, dobra? Skoczek A2, co biały na to? Wieża A3, pewnie coś w ten deseń. A, wieża B3 jednak. Okej. Okay. I co czarny na to? Bo ten skoczek ciągle taki wyłączony z akcji. Wieża B4. No dobra, czyli jeden i drugi się wstydzi. Jeden i drugi nie chce tutaj wymienić. I co biały na to powie? Wieża A3 jednak zmienił zdanie. Jednak. Może usłyszał ode mnie podpowiedź, nie wiem, zaraz zobaczymy. Wieża bije B2 i tak driftuje ta pozycja. Driftuje ta pozycja w kierunku remisu, tak mi się wydaje, bo mało tych pionków. Teraz wieża bije na A5. No, ale pionek D5 ciągle osłabiony. Także, no, chyba jeżeli ktoś ma wygrywać tę pozycję, to mimo wszystko będzie to biały. No, jednak to tempo do przodu znacząco pomaga. Dobra, poszedł szaszek ze strony białego. No to czarny król H7. Jedyne lega. Legalne, znaczy dobra, No miał jeszcze wieża B8, no ale wieża B8 to wiadomo, skrajnie głupie, więc kolejna taka sytuacja, gdzie mm, jeżeli ktoś by się zastanawiał jakiś dłuższy czas, no to znaczy, że coś tam podejrzany jest. Dobra, wieża A7, atak napiona i król wrócił. I teraz pytanie, czy będzie dalej szachował, czy będzie powtarzał ruchy na remis? Nie, nie powtarza. Wieża A3. No, to powiem wam, przeciąga nam się te partie. Ale te partie y, komputerowe, no to takie zazwyczaj są, że y, no, komputery nie podstawiają jakichś głupot, nie? Więc y, te partie raczej są długie i gdzieś tam w technicznej końcówce y, następuje przełamanie. Y, dobra, więc mamy H4. Ok, więc H4 poszło. Co czarny na to? Wieża D2, nie mam pojęcia o co chodzi w wieża D2, ale zaraz się dowiemy co biały na to odpowie, bo tutaj e, he, he, trzymają się w szachu obaj zawodnicy, e, ponieważ biały na tego piona D5 sobie atakuje, a czarny za to mm, patrzy ciągle na tego pionka E3. E, no dobra, skoczek F2. No zobaczmy, gdzie ten skoczek zmierza? Okej, okay, król F1. Tak, żeby szachów żadnych nie było. A i skoczek w tę stronę, i teraz wieża F2 grozi. Okej, okay. to czyżby tutaj oszust grający czarnymi jakieś, jakąś inicjatywę przejął? E, no nie wiem, zobaczmy. Mm, szach poszedł. I co czarny? No, czy on tu piona nie stracił po prostu? Czy on tu piona nie stracił? No i zobaczmy. No, wziął rzeczywiście. Wziął po prostu pionka całkowicie bezczelnie. No i hola, hola, bo wieża F2, wieża F3 nie można. Bo wisi. O, o, to to chyba nastąpiło. E, nastąpiło przełamanie w tym momencie w meczu. E, no bo pionek przewagi jest. No, wiadomo, że tego pionka to wcale tak łatwo nie będzie realizować, bo tutaj te figury czarnego, co by nie było aktywne. O, jaka ładna ofiara! Oddał pionka, żeby zaktywizować króla. Czyli czarny, <ścoughs> oszust grający czarnymi, stawia na e, aktywność figur, ale biały za to ma e, materiał. Okej, okay, jest groźba mata, no ale to nie podstawi, nie podstawi, tak. E, obronił się, wycofał króla. No i co dalej będzie? F4. Dobra, czyli. Żebym tutaj nie pomylił, bo będę musiał od nowa przestawiać, ale tutaj chyba nawet nie mogę się pomylić. Dobra, wieża F2, szach. A, i ja od razu widzicie, to jest to, ta pamięć mięśniowa, że ja z automatu chciałem przestawić króla na G1, no bo to jest jedyne um, legalne posunięcie w tym momencie, nie? więc tutaj absolutnie nie ma się nad tym zastanawiać. No dobra, król G1, co dalej? Wieża wróciła na B2. Czyli tutaj czarny tak stawia na takie kąsanie przeciwnika, no bo cały czas są te dwa piony mniej, ale przełamania ani widu, ani słychu. E, dobra, H6, co czarny na to? Czyli takie oddanie piona, żeby popsuć strukturę pionową e, przeciwnikowi. No dobra, król zbił. I co biały na to odpowie? E, biały na to przygotował sobie szacha. No, czy ten szach jest jakiś groźny? No tak na moje oko nie bardzo, ale moje oko to jest tak na 2300, nie na 3-200. No dobra, król ewakuacja nastąpiło. Co dalej? E4! No dobra, czyli biały idzie do przodu. No to zobaczmy. Uuu, no, bo tu mat grozi! F5 mat groził! E, no to ładnie to znalazł. No dobra, no coś tam gra na ten ranking 3-200. Coś tam rzeczywiście gra ten komputer i zobaczcie, wytworzył sobie tutaj wolnego piona. No, mało tych pionów jest, więc jakieś tendencje remisowe e, wiszą w powietrzu. No ale jednak pionek przewagi, pionek zmierza do pola przemiany. E, no dobra, czarny od razu tutaj blokuje, żeby ten pionek nie mógł iść dalej, czyli. Czarny zrozumiał, co tu chce przeciwnik i od razu przeciwnikowi w tym yy, przeszkadza. Dobra, wieża B7. No to czarny ewidentnie tutaj czarny jest w defensywie. Bo jeszcze przed momentem to czarny gdzieś tam aktywnie kąsał te pionki, atakował. No a teraz już czarny musiał wycofać te figury. No dobra, chociaż no dalej nie widać, żeby tutaj biały miał się jakoś przełamać. Dobra, król G2. I co dalej? Znaczy podciągnięcie króla logiczne, tylko ten król nie ma się gdzie chować. No właśnie. Król się nie ma gdzie chować, więc czarny tutaj. Więc Czarny tutaj właściwie w nieskończoność będzie po prostu szachował. No dobra, król ewakuacja nastąpiła na F3. No to zobaczmy, co tutaj Czarny zrobi. No, król, nie no, czy on po prostu pod tą wieżę będzie chciał tym królem iść aż tak bardzo agresywnie? No, szczerze mówiąc, mi się wydaje to być dosyć przesadzone, bo żeby on po prostu tych pionów tutaj nie potracił. Ale idzie, pełna. Pełna agresja. Zobaczmy tutaj. Skoczek teraz zaszachował. Król idzie dalej. Patrzcie, on się w ogóle nie patyczkuje, czyli bardzo duża wola zwycięstwa u tego zawodnika. No to zobaczmy. Skoczek E4, szach i co? Król C2? Król E1? No tu muszę powiedzieć, że tej koncepcji. Hmm, chyba nie rozumiem e, tegoż posunięcia. Króle 1 dosyć pasywne. Ale czy teraz pionek nie idzie? Chwila, moment. E, czy teraz ten pionek E nie ruszy do pola przemiany? No, zobaczmy. Wieża E8. No, na pewno będzie jakieś E6. Chciał tutaj kąpek pchać. No, ale dobra, nastąpiło bicie na H4. I co dalej? Bo teraz materialnie się to wyrównało. Tak mi się wydaje, że dojdzie do takiej sytuacji, że po prostu jedna ze stron odda skoczka za dwa piony. Odda skoczka za dwa piony i po prostu będzie remis wtedy wieża i skoczek na wieżę. No ale dobra, król ucieka na g7. Nie, bo tu pionek F4 poleci, a później czarny odda skoczka za tego piona E. e tak mi się wydaje, że taka jest tutaj e, idea, taki jest tutaj zamysł. No, zobaczmy, wieża A8, więc ten pionek na pewno e, będzie szedł dalej. No i skoczek od razu prewencyjnie się prewencyjnie się cofnął, no i tego piona e chce zatrzymać, ale pion e idzie do przodu no i teraz jakieś wieża f4, e8, wybitka, ta i to będzie po prostu totalny remis, tu się nic już nie wyczaruje czyli no chyba tutaj bez niespodzianki tak de facto, prawda? dobra, wieża zbiła na f4, e8, hetman następuje co czarny na to, bije od razu? No bije. Oczywiście, że bije. No i tutaj. O, teraz właśnie ciekawa kwestia, bo nie można remisu zaproponować, prawda? W grze z komputerem. E, tak mi się przynajmniej zdaje, że, że nie można. Można się poddać. <laughs> można się tylko poddać. E, no dobra, więc skoczek tutaj zbił na E8. No i tutaj nawet gdyby tych dwóch pionów czarnych nie było, to to byłby remis. Zobaczcie, tutaj komputer pokazuje 0-0, bo końcówka wieża i skoczek na wieżę jest kompletnie remisowa. No to końcówka dwa piony i wieża na wieżę i skoczka, no to jest podwójnie jeszcze, jeszcze bardziej remisowa. Ale tutaj dosyć się tak dziwnie gra, no bo w sumie oddał tego piona... Z... A, ten nawet nie wziął tego piona z G7. Ale dlaczego? Ej, bo tutaj jeszcze, żeby się nie okazało, że ja powiedziałem, że kompletny rewiz, a tutaj jeszcze czarny to przegra. Nie, no. Bardzo dziwna decyzja według mnie. Co tutaj poeta ma na myśli? No dobra, wieża E4, ono ogranicza tego skoczka. Podchodzi sobie król. Ale czemu te, tego pionka G7 oni, brzydko mówiąc, olewają w tym momencie? O, o co tutaj chodzi? Nie, no nie rozumiem, absolutnie nie rozumiem. Dlaczego tego pionka na G7 nie wziąć? Mi się wydaje, że komputery po prostu wiedzą, że wiedzą, że to jest remis, że tutaj nic się nie da zrobić i tyle. I dlatego po prostu grają. Ale czekajcie, no dobrze się rozejrzę. No nie, no nie ma opcji, żeby tutaj zaproponować remis. Natomiast ja myślę, że można tutaj Jasno stwierdzić, że to już remis jest. No dobra, zróbmy jeszcze 5 ruchów. Zobaczymy, czy tutaj e, któraś ze stron coś się posypie. No ale nie, no, to jest raczej taka pozycja, gdzie no nie da się zepsuć. Tutaj nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że e, ja grając e, białymi, to bym to e, dał radę zremisować. No dobra, zobaczmy. Jakiś tutaj szachermacher nastąpił. Król odchodzi. Chociaż ten król w drugą stronę poszedł. Mi się wydaje, że lepiej tego króla było trzymać przed pionami. No teraz, wiadomo, trzeba było bronić tego skoczka, więc po prostu nie było pola manewru. No ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to dosyć dziwna decyzja. No dobra, król H4. Niezbadane są wyroki stokfisowe. No dobra, skoczek E3, atak na wieżę, atak na piona. Dobra, następuje szach, gdzie król ucieka. Król D? Czy ten król tutaj podejdzie? A, Król D4, jednak. No dobra, ale ta sama idea. Podprowadza sobie tego króla do akcji i F4 z atakiem na tego skoczka. No nie podstawi, nie? Ale on może nawet oddać skoczka za któregoś piona. Nawet może oddać skoczka za któregoś piona w dobrym momencie oczywiście i wtedy remis nastąpi. Dobra, król G4 i co? Będzie szachował ten skoczek dalej, nie? Ta, ten, ten skoczek teraz, oj żebym nie pomylił, w tę stronę skoczek. Dobra, szaszek i król H5. Nie, król idzie do przodu. O dobra, czyli ten czarny stockfish jeszcze tutaj na wygraną leci, ale tutaj już chyba będą powtarzali posunięcia. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, nastąpił szach i co czarny robi? Tak, dobra. To to już, już powtarzają, czyli tutaj będziemy mieli trzykrotne powtórzenie pozycji, tak? O, nie ma trzykrotnego, nie ma trzykrotnego. To chodzi na 3 żeby szacha nie było. Nie, no, ale tutaj nie ma opcji, żeby to wygrał. Coś? Chociaż powiem Wam, że tak zaczynam wątpić, bo obiektywnie, no to na pewno to jest do zremisowania, ale wcześniej mi się wydaje, że było takie łatwiejsze do zremisowania, a teraz to tak sytuacja się dosyć komplikuje. Chociaż też nie jakoś bardzo, ale na pewno jakieś utrudnianie życia nastąpiło. Ale dobra, no ten skoczek tutaj szachuje w tej weftę. Dobra, król H3. Nie było tutaj już jakiegoś trzykrotnego? Dobra, szach dalej. To tą pozycję już chyba widzieliśmy. Tak, to to 100%. To to widzieliśmy, bo wcześniej był szach, tam wieża A2. I znowu to samo. Tak, i wieża A2. I gdzie król ucieknie? Na hatrze z powrotem. Dobra, to teraz y, będą powtarzali już ruchy? Oj! Oj, Boże, myślałem, że coś źle kliknąłem, ale dobrze kliknę. E, dobra, bo e, pomyliły mi się szachownice. Dobrze, czyli proszę Państwa, mamy remis przez powtórzenie: y, przez powtórzenie pozycji. Y, także bends i remis, czyli y, jeżeli. Mm, oszust gra z oszustem i korzystają z tego samego silnika, to partia się kończy remisem. E, ciekaw jestem, czy jakby rozegrać na przykład, nie wiem, albo 10 tysięcy takich partii, to, to czy e, trafiłaby się e, rezultatywna? E, no dobra, także, cóż, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba taki eksperyment. No i oczywiście pamiętajcie, żeby nie powielać tego eksperymentu, żebyście przypadkiem banana czeskowie nie wyłapali, bo później zostanie tylko płacz i zgrzytanie zębów. Okej, okay, więc wobec tego dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Także pa pa.